Mniej podatków, więcej swobody. Odpowiedzialność za przyszłość narodu. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Arkadiusz Osiński, jestem kandydatem do Rady Miasta z okręgu nr 4. Bardzo miło Państwa powitać na konferencji prasowej podsumowującej w jaki sposób tę kampanię w wyborach samorządowych. Podczas dzisiejszej konferencji chcielibyśmy krótko omówić program naszych konkurentów, przyrównać go do naszego programu, omówić przebieg kampanii, jak ona się odbywała, jak ona się odbywa jeszcze, bo cisza wyborcza dopiero będzie miała miejsce od jutra, od godziny 24. Proszę Państwa, kampania samorządowa w Toruniu, jak i w całej Polsce, przebiegała pod znakiem wszelkiego rodzaju obietnic. Obietnic, które składały wszelkiego rodzaju komitety wyborcze, od komitetów wyborczych mieszkańców poprzez komitety wyborcze partii politycznych. Jeśli chodzi o Toruń, sam osobiście brałem udział w debacie kandydatów do Rady Miasta. W debatach brał również udział nasz kandydat na urząd prezydenta, pan Jacek Kostrzewa. Jak to można podsumować? Można to podsumować jako jeden wielki festiwal obietnic. Kandydaci nasi z wszelkiego rodzaju ugrupowań chcą budować, wydawać, zapewniać, zwiększać i tak dalej. Natomiast żaden z nich nie zastanawia się, skąd na to wszystko brać pieniądze. Jak Państwo wiecie, Toruń jest miastem najbardziej zadłużonym, jeśli chodzi o miasto wojewódzkie, na mieszkańca. Na dzień dzisiejszy jest to kwota około 5,5 tysiąca na każdą osobę. I podczas tej kampanii żaden z kandydatów, zarówno do Rady Miasta, jak i na prezydenta, nie zająknął się nawet słowem na temat, jak to zadłużenie spłacić, które, jak Państwo wiecie, będą musieli spłacać nasze dzieci, nasze wnuki. A jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, jak to się skończy, ponieważ sytuacja demograficzna Torunia, jaka jest, wszyscy wiemy, w ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców skurczyła się o około 12%, przy czym z Torunia wyjeżdżają mieszkańcy młodzi, w sile wieku, w wieku produkcyjnym, którzy tak naprawdę to zadłużenie powinni spłacać. Krótko przedstawiłem program naszych konkurentów. Jeśli chodzi o przebieg kampanii, jak ona wyglądała, jak ona wygląda, przedstawi to kolega Kamil Cięgotura. Bardzo proszę. Kamil Cięgotura, kandydat do Rady Miasta Torunia, okręg nr 3, Rzosy, Chojmińskie, Stare Miasto. Proszę Państwa, już nie o to chodzi, żebyśmy wygrali te wybory, ale pewne wydarzenia jakby wypaczają sens prowadzenia kampanii i czynią pośmiewisko z demokracji. Proszę sobie wyobrazić, że znaczna część plakatów wyborczych, głównie tych z kandydatem na prezydenta miasta Torunia, panem Jackiem Kostrzewą, po prostu zniknęła z dozwolonych miejsc, w których je umieściliśmy. Jest to bardzo dziwna sytuacja. Ja nawet przyjrzałem atlas zwierząt świata, skąd dowiedziałem się, że nie ma takiego gatunku, który żywi się plakatami wyborczymi nowej prawicy. Także jest to bardzo dziwna sytuacja. Dodam, że plakaty wyborcze naszych konkurentów pozostały nienaruszone. Kradzież została wczoraj oficjalnie zgłoszona na policji, która wszczęła dochodzenie. Według informacji, które posiadam, sprawa jest rozwojowa. Plus tej całej nieszczęśliwej sytuacji jest taki, że ci złodzieje zaoszczędzili nam zbijania plakatów po wyborach. Kolejna moja obserwacja jest taka, że podczas obchodów Święta Niepodległości my jako nowa prawica uważaliśmy za niestosowne prowadzenie agitacji wyborczej. Na przykład takich skrupułów nie miała Platforma Obywatelska, która wystawiła namiot przed Empikiem i przeszkadzała mieszkańcom w celebrowaniu obchodów Święta Niepodległości. Kolejne takie zastrzeżenie co do metodyki prowadzenia kampanii wyborczej jest takie, że uzyskaliśmy zgodę dla trzech instytucji na wystawienie namiotu wyborczego na rynku staromiejskim, namiotu o wymiarach 3x3 metry. I ku naszemu zdziwieniu, akurat w tym miejscu, w poniedziałek, zastaliśmy tam stertę węgla, gdzie w żadnym innym miejscu, w żadnym innym miejscu na rynku staromiejskim i na Starówce nie było wysypanego węgla. Nie sprawdzałem, czy to jest węgiel polski czy rosyjski.
Ale postawiliście Państwo ten namiot w końcu, czy nie? W godzinach późno popołudniowych, jak ten węgiel zniknął. Przypominam, że 30 kg węgla to jest około 25 zł. Dobrze, że nie kamieni kupa. Proszę Państwa, i taka właśnie jest ta kampania wyborcza, jak ten miał węglowy rozsypany na miejscu naszego namiotu. Jest miałka intelektualnie, miałka merytorycznie. Hasło na plakatach wyborczych są według mnie żałosne, godne politowania. Front Jedności Torunia, czyli Platforma Obywatelska, PiS, SLD, Czas Gospodarzy, których programy niczym się nie różnią od siebie. Głoszą w sposób beztroski herezję o dobroczynnych skutkach zadłużania się. Jest to naszym zdaniem skandal. Ja rozumiem, że koalicja wie, jak zadłużać się do maksymalnych poziomów, wie, jak przepłacać za budynki, budowle, wie, jak załatwiać sobie posady i swoim bliskim, ale jak dla mnie, jako zarządcy miasta są skończonymi patałachami. Na koniec może parę słów o naszym programie. Nasz program jest odpowiedzialny, tak jak tutaj kolega powiedział, nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Dla nas najważniejsza jest gospodarka. Po pierwsze gospodarka. A osobom, którzy uważają nasz program za idiotyczny, chciałbym zadedykować pewien cytat. Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę. Dziękuję. Rafał Korzeniec, kandydat do Rady Miasta Torunia z okręgu Ludzkie Przedmieście, Bielany, Świętego Józefa. Jednym z punktów naszego programu jest punkt odnoszący się do Straży Miejskiej. Straży Miejskiej, która okazała się formacją, która nie przyczyniła się znacząco do poprawy bezpieczeństwa w Toruniu. Stała się swoistą maszynką do wydawania mandatów, a także formacją, którą wysługują się obecne władze miasta. Ale zmieni się to, gdy dostaniemy się do Rady Miasta. Bo gdy zasiądziemy już w Radzie Miejskiej, rozpoczniemy dążenia do likwidacji Straży Miejskiej. Tak, zwłaszcza ze środków finansowych na Straży Miejskiej, przeznaczymy na doposażenie policji, tak aby powstała jedna formacja skuteczna, która będzie czuwała nad bezpieczeństwem obywateli. Witam Państwa, Krzysztof Czerepiuk, jestem liderem listy do Sejmiku Wojewódzkiego w okręgu nr 4 obejmującej Toruń oraz powiat toruński i powiat chełmiński. Głównym zadaniem, głównym celem naszym tutaj w Sejmiku jako Komitetu Bolszewickiej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego jest to, żeby większość, gro pieniędzy, która ze środków unijnych i z podatków, które przychodzą z budżetu państwa, groty środków była przeznaczana na infrastrukturę, która jest infrastrukturą wspólną, tak? Czyli chodzi głównie o wszelkie sprawy związane z drogownictwem, budową dróg ekspresowych, szybkiego ruchu. Tak samo te rzeczy, które są wspólne, to jest na przykład gospodarka wodno-ściekowa, to jest tak samo wszystkie rzeczy związane z infrastrukturą przeciwpowodziową, tak? czyli wały przeciwpowodziowe, kanały przeciwpowodziowe. I uważamy, że ta infrastruktura, która jest wspólna właśnie dla wszystkich mieszkańców, dla większości mieszkańców, to jest główny cel wydatków, które powinny ponosić Sejm Wojewódzki. Natomiast w tej chwili niestety gro pieniędzy, czy to zapisanych w kontrakcie terytorialnym, czy to planowanych w strategii województwa, przeznaczanych jest na takie cele, które tymi celami wspólnymi nie są. Jest to już tak, infrastruktura sportowa, pewne sprawy związane z edukacją, które uważamy, że w dużym stopniu powinny przejąć stowarzyszenia, fundacje i dzięki temu zwiększy się między innymi poziom nauczania w tych szkołach. Jest to sprawdzone na przykładach z Polski już, gdzie poszczególne gminy wprowadzają takie zmiany. Dotyczy to szczególnie szkół, które były podejmowane decyzje, żeby je likwidować. Po przejęciu tych szkół przez Fundację Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli, te środki oczywiście, które są przeznaczone z budżetu, dalej na te szkoły szły. Natomiast wiemy na przykład z przykładu gminy Jarocin,
że dzięki temu wzrosły pensje dla nauczycieli od 10 do 30%. Wzrósł też już na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych czy szkół podstawowych, sześcioklasistów egzaminów, wzrósł też poziom tych szkół. Także uważamy, że są pewne działy, którymi się samorządy zajmować nie powinny. Zrobią to lepiej prywatne osoby, prywatne instytucje. Natomiast jeśli chodzi o tutaj jeszcze sprawę innych kandydatów, ja tu poruszę tylko obietnicę marszałka Całkowskiego, który już jest wiele lat. Jednym z takich fundamentów, o których mówi, jest sprawa walki z bezrobociem w województwie kujawsko-pomorskim. Mówi o tym od wielu lat. Jak wygląda bezrobocie w województwie, to wiemy. Jest nadal na takim samym poziomie, można powiedzieć, jakim było od kiedy pan marszałek został tym marszałkiem. Jedynym sukcesem, można powiedzieć, marszałka Całkowskiego jest to, że poziom zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim wzrósł od 2007 roku o 200%. Przez 7 lat 200% wzrósł poziom zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim. To jest realny wzrost zatrudnienia. W 2007 roku Urząd Marszałkowski mieścił się tylko, wszystkie wydziały mieściły się przy budynku, przy placu teatralnym. Tak? Natomiast w tej chwili mamy tych miejsc wiele, także filii w poszczególnych miastach województwa. Tak jak mówię, uważamy, że najważniejszą sprawą są wydatki na wspólną infrastrukturę. I to jest głównym celem naszym, jeśli zostaliśmy radnymi, głównym celem przeznaczenia tych pieniędzy z podatków mieszkańców województwa na wspólne cele. Dziękuję bardzo. Teraz oddam głos panu Arkadiuszowi Sińskiemu. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszą konferencję, chciałbym jeszcze krótko omówić program kandydatów do Rady Miasta Torunia dla samego Miasta Torunia. Program ten tak naprawdę zamyka się w czterech obszarach, czyli edukacja, gospodarka, finanse i transport. Jeśli chodzi o edukację, uzupełnię tylko słowa kolegi Krzysztofa Czerepiuka. Jesteśmy za tym, żeby zarządzanie szkołami przejęły stowarzyszenia i fundacje. Na podstawie gminy Jarocin wiemy, że to działa. W podobnym kierunku poszło miasto Środa Wielkopolska, gmina Środa Wielkopolska. Zresztą Wielkopolska generalnie bryluje w programach liberalnych, przekazując zarządzanie między innymi właśnie szkół stowarzyszeniom rodziców. Jeśli chodzi o gospodarkę. Głównym naszym założeniem jest obniżka podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, nie tylko dla tych nowych, którzy mają zamiar w Toruniu prowadzić interesy, ale przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje działalności od wielu, wielu lat, bo tak naprawdę to oni tworzą miejsca pracy. 70% miejsc pracy w Toruniu tworzą ci właśnie przedsiębiorcy, którzy od dziesiątek lat prowadzą tutaj swoje działalności. Oni tutaj płacą podatki i oni nie mają zamiaru po 5 czy po 10 latach się stąd zwijać, tylko dlatego, że kończą mi się ulgi. Jeśli chodzi o transport, proszę Państwa, jesteśmy za tym, żeby urynkowić usługi dostarczane przez Miejski Zakład Komunikacji. Oczywiście urynkowić z jednoczesnym dopuszczeniem do rynku transportowego prywatnych przewoźników i jak najbardziej umożliwić prywatnym przewoźnikom korzystanie z zatoczek autobusowych. Spowoduje to wzrost konkurencji i tak naprawdę obniżenie cen biletów. Zostało to sprawdzone chociażby w gminie Tczew, która przeszła właśnie na taki system dostarczania komunikacji publicznej. Na koniec, jeśli chodzi o finanse. Będąc w Radzie Miasta sprawdzimy, dlaczego spółki miejskie są spółkami deficytowymi, skąd to się bierze. I oczywiście uzależnimy wynagrodzenie prezesów tych spółek, bo tak naprawdę oni odpowiadają za działalność spółek miejskich. Uzależnimy ich wynagrodzenie od wyniku finansowego. Proszę Państwa, miasto powinno mieć w swoim budżecie jak najmniej pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ im mniej pieniędzy ściągnie w podatkach z mieszkańców, tym więcej tych pieniędzy zostaje w ich kieszeni. A to mieszkańcy Torunia. Torunianie najlepiej wiedzą, na co te pieniądze wydać. Miasto jest bogate bogactwem swoich obywateli, czyli naszym i Państwa bogactwem. Dziękuję bardzo. Chciałem się odnieść do wypowiedzi pana
Wysza Osińskiego. Mam takie spostrzeżenie, że Toruń oprócz zadłużenia na jednego mieszkańca lideruje także w innej niechlubnej klasyfikacji ilości plakatów na jednego mieszkańca. Osobiście uważam, że jeżeli wprowadzono by zasadę odpowiedzialności za podejmowane decyzje przez urzędników, to 80% kandydatów wycofałoby się z wyścigu wyborczego. Jak dla mnie władze miasta oderwały się totalnie od rzeczywistości. Odlecieli niczym mityczny Ikar. Koby nie skończyli tak samo jak przywołany przeze mnie bohater z mitologii greckiej. Władze miasta zdają w niedzielę bardzo ważny egzamin przed wyborcami. Jeżeli ten egzamin wypadnie tak samo fatalnie, jak ich postawa na debatach, to lepiej, żeby nie startowali. Dziękuję. Mniej podatków, więcej swobody. Odpowiedzialność za przyszłość narodu. Głosuj świadomie, szanowny wyborco, na nową prawicę i nowy samorząd.